Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest wieczorny program Telewizji Republika w Punkt. W studiu Telewizji Republika gość wyjątkowy, pan profesor Wojciech Roszkowski, historyk oczywiście, kawaler Orła Białego. Dla niewtajemniczonych również Andrzej Albert. To jak ktoś jeszcze nie skojarzył tych dwóch nazwisk, to właśnie pan profesor. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Panie profesorze, Europa, nasza cywilizacja chyba znalazła się w jakimś momencie krytycznym. Jak czytałem pańską książkę Roztrzaskane lustro, to miałem wrażenie, że ta diagnoza, którą pan tam kreśli, jest zbyt pesymistyczna, ale jak wczoraj obejrzałem reportaż naszego wysłannika na Ukrainę, Michała Trześniewskiego, tam mała dziewczynka opowiada o tym, że trudno to spokojnie opowiedzieć, że jej mamie wycięto literę Z. Powieszono ją do góry nogami i na oczach dziecka takie rzeczy się dzieją. To w jakim miejscu znalazła się cywilizacja europejska? No, zacznijmy od tego, że Rosja nie jest cywilizacją europejską. Ja uważam, że nigdy nie było. Więc od tego trzeba by chyba zacząć. Ukraina jest, strasznie cierpi. Pytanie, co jest z resztą Europy, bo tutaj właściwie też jest duży znak zapytania. Bo jeżeli w Niemczech i we Francji czeka się tylko na to, żeby Ukraina poddała się albo dała kawałek terytorium, żeby można było wznowić normalne stosunki z Rosją, to jest chyba bardzo duży znak zapytania, co to znaczy być dzisiaj Francuzem, czy Niemcem, czy rządem francuskim. Czy Holendrem, czy Belgiem, Holendrem, bo tam tak, też mamy problem, tak, bo tak. Ta prawna możliwość, że można zabić dziecko w ramach tego procesu eutanazji bez jego zgody nawet. Belgia i Holandia są, można powiedzieć, w awangardzie tego postępu, które pcha Europę na, już myślę, na skraj przepaści. Już dalej chyba się nie da, nie spadając, już nie ginąc. Więc pytanie, gdzie jest Europa? Być może Europa przesuwa się w te miejsca w Europie Wschodniej, gdzie jeszcze ludzie myślą w kategoriach dobra, prawdy, piękna, wolności prawdziwej, a nie wolności robienia czegokolwiek. Przecież Europa Zachodnia jest krajem, jest rejonem robienia cokolwiek komu się wymarzy, co mu się zachce, czasami pod wpływem jakichś zupełnie głupich impulsów. Jak gdyby nie patrząc na nawet na krótkofalowe konsekwencje tego. No i jeszcze w dodatku jest podmywana czy podminowywana przez imigrantów muzułmańskich. Jeżeli Maroko wygrało z Belgią i Marokańczycy w Brukseli palą to miasto, no to z radości. Z radości, oczywiście z radości. A co by było, gdyby przegrali? To paliliby ze wściekłości. Więc tak czy inaczej spalić musieli. I to jest nasza wspólna Europa. Szczerze mówiąc, ja coraz trudniej odnajduję to serce Europy, gdzie ono jeszcze bije. Być może właśnie w tych, ja mówię o nich kozakach, tych niesamowitych wojownikach ukraińskich, które tam odpierają barbarzyńców na wschodzie. W Polsce to już jest różnie, myślę. Bo to łatwo głosić hasła europejskie, trudniej płacić za to cenę, tak? No i to płacić cenę niewiarygodnych przeżyć, takich cierpień. Reportaż pana redaktora Maciejewskiego z tej książki ostatnio, jestem pod wrażeniem, co to znaczy naprawdę ta wojna. Zresztą mamy takie obrazki w tej chwili ludzi zamarzających w okopach i żyjących w okopach tam na froncie. I myślących o tym, jak odeprzeć wroga. W każdej chwili mogą zginąć. Maciejewski świetnie pokazuje, że właściwie przeżycie pod gradem rakiet to jest właściwie takie oczekiwanie, kiedy trafi w człowieka. Może, na szczęście może 100 metrów dalej, może 50 metrów dalej, a jak nie, to się żegnamy z życiem. Więc to są tego rodzaju obrazki, których my w Polsce, moje pokolenie, pana pokolenie nie zna z życia codziennego, a to się tam właśnie dzieje w tej chwili. Więc jeżeli jacyś wygodni i wymowni Francuzi czy Niemcy myślą, żeby ta Ukraina w końcu dała już spokój, to będziemy mieli tą barbarię jeszcze głębiej. Tak. Więc być może właśnie Ukraińcy bronią Europy w tej chwili. O to serce Europy chciałem zapytać, bo czy istnieje taka tożsamość
Rzeczpospolitalna, tak? No, są ludzie, którzy się, we Lwowie są tacy ludzie, którzy się przedstawiają jako Rzeczpospolitanie. Ukraina w ramach tego trójkąta lubelskiego no, uznała tradycję pierwszej Rzeczpospolitej, że to są jej tradycje. Tak, i to się nagle zmieniło. Ja myślę, że nie wiadomo, jak się to skończy. Nie przesądzajmy dzisiaj. Może się okazać, że w końcu Rosjanie wykończą materialnie Ukrainę, bo przecież mam nadzieję, że zabraknie im tych rakiet, więc może nie. Nie wiem, jak się skończy, ale w tej chwili za horyzontem pojawia się pewna nowa perspektywa. Jeżeli na Ukrainie coraz częściej słyszy się właśnie hasła może nie powrotu do państwa jagiellońskiego, przecież nie ma powrotu do historii tego rodzaju, ale do pewnej wspólnoty tych narodów, które tworzyły, których przodkowie tworzyli pierwszą Rzeczpospolitą, przodkowie, bo to są chłopi litewscy, kozacy, polska szlachta. Wiemy, jak strasznie skomplikowana była ta historia pierwszej Rzeczpospolitej, nie ma czasu tutaj tego zgłębiać, ale pewien duch wolności, odpierania wrogów ze wschodu, czy to Tatarów, czy to Rosji, wydaje mi się, zaczyna nas znowu łączyć. I oczywiście między Polakami i Ukraińcami dużo krwi nawet upłynęło, i tego niektórzy nie chcą zapomnieć i wydaje mi się, zapominać nie powinniśmy. Natomiast nie powinno nas to obciążać nadmiernie. Może też, to znaczy historia może się zmienić. Te krew, którą wspólnie przerywaliśmy na przykład w wojnie 20 roku. A to inna sprawa. No, mieliśmy braterstwo broni Piłsudski-Petlura. Był taki epizod, przecież nie zapominajmy o tym. To się nie udało dlatego, że Ukraińcy ci z Kijowszczyzny nie bardzo wierzyli i Petlurze i Piłsudskiemu. A dzisiaj być może Ukraińcy z Kijowszczyzny na to liczą nawet. Pewnie nie wszyscy, bo znowu, co to jest Ukraina? To jest bardzo skomplikowane zjawisko, bo tam są przecież i ci bohaterowie, niesamowici ludzie, i ci wolontariusze, to pospolite ruszenie, przecież zwykli cywile, kobiety, mężczyźni, nie służący w wojsku, włączają się samorzutnie w służby medyczne, logistyczne. Niesamowita solidarność i duch improwizacji tam jakiś powstał. No ale są też dekownicy przecież. To jest społeczeństwo no, różne. Są te separy na wschodzie. Ci ludzie, którzy właściwie są zrusyfikowani, tylko czekają, żeby się to skończyło. Im jest wszystko jedno, kto będzie rządził. Więc Ukraina jest bardzo skomplikowanym żywiołem, ale wydaje mi się i mam nadzieję i oby tak się stało, że zwycięży ten duch wolności, który tam właśnie na froncie się przejawia. A co to znaczy dzisiaj być Polakiem, bo to też jest, też mamy bardzo różne postawy, również wobec wojny, tak? Wobec wojny, wobec pewnych podstawowych pojęć, bo jeżeli ja się odwołuję do takich pojęć jak dobro, prawda i piękno, do tradycji Kościoła katolickiego w Polsce, czy krytycznie oceniam komunizm i jego skutki, no to przeżywam dosyć ciężkie chwile momentami. Nie wchodźmy to w tej chwili. Ale mam wrażenie, że w tej chwili toczy się również bardzo ostra walka o rząd już w Polsce. Właśnie o to, nawet nie, znaczy oczywiście za tym są partie polityczne, szyldy, ale trudno tutaj nie odnieść takiego wrażenia, że są siły, które odwołują się do patriotyzmu, do właśnie tej prawdziwie rozumianej wolności, za którą jednak jest odpowiedzialność. No to już jest trudniej. Tak? To już jest trudniej, ale prawdziwa wolność rodzi również odpowiedzialność. Natomiast są siły, które uważają, że po pierwsze wolność jest nieograniczona. To są różne te dzikie demonstracje przecież do niedawna. Widzieliśmy to na ulicach, co się dzieje. I ludzi, którzy cierpią na pewien rodzaj kompleksu niższości, którzy uważają, że tylko Europa Zachodnia nas wyciągnie z kłopotów. Otóż nie. Co Francuz wymyśli, to Polak polubi. To u nas nic, to też. No, jeżeli ma polubić to, co Francuz wymyśli, to tym gorzej dla nas. Bo ja mam wrażenie, że taka prosta życiowa zasada. Bogaci są bogaci dlatego, że biorą, a nie że dają. Więc ja myślę, że z tą Europą Zachodnią to troszeczkę powinniśmy pomyśleć, tak jak wie pan, w PRL był taki żarcik, żeby szczyt nieufności czym był. To jest zrobić dziurkę w rurociągu przyjaźń i zobaczyć, w którą stronę ropa płynie.
Więc ja myślę, że dzisiaj powinniśmy patrzeć, w którą stronę te pieniądze też płyną. Na razie wydaje mi się, per saldo one płyną do nas, ale z blokadą KPO to już wcale nie wiem, jak będzie. Tak, a czym jest dzisiaj patriotyzm? Co znaczy dzisiaj być patriotą? Bo to tak przez 30 lat mówiono, że to trzeba podatki płacić, nie deptać trawników i tak dalej. To na pewno, ja myślę, że to można rozumieć jako pewien aspekt patriotyzmu, ale chyba to trochę mało. Bo ja się odwołam do prostej definicji patriotyzmu od słowa patria, czyli miłość do ojczyzny. Przywiązanie do tego kraju, niektórzy mówią ten kraj, prawda? Jak gdyby się wstydzili wymienić nazwę tego kraju. Taki był niedawno baner chyba w Warszawie widziałem. Chyba jestem warszawiakiem, jestem Europejczykiem. I coś takiego. Tam było szczególnie unikane słowo jestem Polakiem. I wydaje mi się, tego rodzaju propaganda jest destrukcyjna. Bo polskość, jeżeli ma być broniona tylko na stadionach, kiedy nasi wygrywają albo przegrywają, to jest chyba trochę za mało. Znaczy, ja nie chciałbym absolutnie kibiców zrazić, bo uważam, że w środowiskach kibicowskich jest więcej patriotów niż poza tym. Ale ten rodzaj przywiązania do własnej ojczyzny, wydaje mi się, został niesłychanie osłabiony w tej chwili przez skasowanie dużej części programu historii w szkołach. Młode pokolenie właściwie tej historii najnowszej prawie nie zna. Wykazuje niezwykłe luki w tej wiedzy. I w związku z tym przywiązanie do naszej tradycji słabnie. Znaczy w szkołach ludzie uczą się o starożytności, pewnie o szlachetczyźnie, raczej w krytycznym tonie. Potem o rozbiorach i jakichś nieudanych powstaniach. No potem może rzeczywiście Polska międzywojenna się pojawi jako coś pożądanego, ale komunizm jest najczęściej nieosiągalny. Czyli nie wiążą tej historii z tym, co widzą za oknem, tak? Tak, dlatego że dzisiejsza nasza rzeczywistość, jeżeli młody człowiek, nastolatek, chce zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, to powinien wiedzieć, czym żyło moje pokolenie, czym żyło pana pokolenie, bo my tacy jesteśmy. My wychodzimy z komunizmu, z pewnymi nawykami, z pewnymi odruchami, zostaliśmy ukształtowani przez ten komunizm albo pozytywnie, to znaczy jako ten homo sovieticus, albo odwrotnie, to znaczy jako bunt przeciwko tej władzy komunistycznej. No a pokolenie, które budowało trzecią RP, moim zdaniem w pewnym mierze zawiodło. To znaczy ono nie doprowadziło do pełnej niepodległości, zwłaszcza mentalnej. Ten kompleks, czy ta pedagogika wstydu, która w bardzo wielu kręgach inteligencji polskiej funkcjonuje, jest czym bardzo szkodliwym, bo przeciwstawia się powiedzmy pewnym hasłom wielkości Polski. Ten wstyd jako krytyczną analizę. Nie przesadzajmy, wiersz Słowackiego się zaraz zetuje, Polska ale jaka? Po to, żeby powiedzieć, że w ogóle Polska to jest jakieś nieporozumienie. Otóż nie, oczywiście trzeba na tradycję polską patrzeć krytycznie, ale to jest nasza tradycja. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to przestaje być Polakiem po prostu. I w tej tradycji polskiej są przecież nie tylko porażki powstańców, nie tylko zabory, nie tylko różne tragedie. Mówi się o tym, że Polacy nie powinniśmy interpretować historii, bo to jest martyrologia. No przepraszam, ale 11 listopada 18 roku, to jaka to jest martyrologia? 31 sierpnia 80 roku, to co to jest? To jest zwycięstwo. 15 sierpnia 20 roku. Te daty, które świętujemy, to są daty chwalebne w polskiej historii. A nam się wmawia, że my jesteśmy jakimiś nieudacznikami. My leżymy, jak niektórzy mówią, w sferze zgniotu. Między Rosją i Niemcami. Ale żyjemy nadal. Jesteśmy tutaj. I potrafiliśmy i jednych, i drugich zatrzymać przez tysiąc lat, tak? To, no mniej jak więcej. Jak zauważał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Jesteśmy jednak w większości jakoś tam sobą. Przekorni, czasami źle zorganizowani. Myślę, że jesteśmy geniuszami improwizacji i bardzo słabo na dłuższym dystansie działamy.
Różne mamy wady i zalety, ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy gorsi niż jacyś Francuzi czy Niemcy. Ja bym chciał zobaczyć, jak Francuzi dzisiejsi funkcjonowaliby, gdyby mieli Francuską Republikę Ludową pod rządami sowieckimi. Bardzo bym chciał to wiedzieć. Obawiam się, że nie chciałem tego oglądać, ale, ale profesor mówił o takiej wolności, dowolności, tak, posuniętej do absurdu. To towarzyszy temu atak, niesłychany atak na Kościół katolicki, tak, który też jest elementem polskiego DNA. Nie ma przedchrześcijańskiej historii Polski. Nie ma. To wszyscy powinni ze szkoły sobie najgłębiej zapamiętać, że Polska powstała w momencie chrztu. 966 rok, kwiecień. Jeżeli ktoś nie pamięta, mam nadzieję, że wszyscy pamiętają. Chrześcijaństwo jest częścią polskiego DNA. Jeżeli ktoś to kwestionuje, to ma problem i ze sobą, bo właściwie jaka jest alternatywa? Oczywiście można się zastanawiać, czy jakiś imigrant, który już mówi po polsku, wywodzi się z jakiejś tradycji niechrześcijańskiej, czy może zostać Polakiem. Ja bym nie powiedział nie, tylko on powinien zrozumieć ten kod kulturowy, który my mamy, a on opiera się na dekalogu i na pojęciu wolności połączonej z odpowiedzialnością. To jest ta kwestia konfliktu teorii wolności liberalnej, a właściwie anarchicznej. Ja zawsze przypominam tutaj Isaiah Berlina. Wolność od, piękna, ale wolność do jakiegokolwiek ideału, realizacji jakiegokolwiek ideału zniewala, bo ogranicza wolność. To jest błędne koło wolności. I wydaje mi się, duża część polskiej inteligencji wpadła w to błędne koło, bo uważa, że jeżeli wolność jest celem samym w sobie. Wolność jest wolnością wyboru. Pytanie, do czego? Oni mówią, do robienia, co chcemy. No, ale zrobienia, co się chce, nie składa się żadne wspólne dobro. Rób ta, co chce ta. Tak? Rób ta, co chce ta, ale z tego nie składa się żadne wspólne dobro. Jeżeli ktoś mówi, rób ta, co chce ta, to potem bardzo prostą konsekwencją jest, jak będzie wojna, to uciekamy. To jest chyba dosyć proste i logiczne połączenie. No i teraz pytanie dramatyczne. Jakby co, to ilu Polaków ucieknie, a ile będzie się zachowało tak jak ci Ukraińcy? Ja mam nadzieję, że jednak sporo będzie broniło tej naszej ojczyzny, tak jak przecież w 1939. No, pokolenie młodzieży urodzonej koło 20 roku. Niektórzy wtedy, ci starsi, mówili, o, ta bananowa młodzież, tak? Ówczesna młodzież, nic nie warta. No, ale okazało się, że te szkoły międzywojenne wykształciły pokolenie, być może najlepsze w XX wieku, które w godziny próby stanęły na wysokości zadania. Więc nie traćmy nadziei, ale nie zapominajmy, że jednak ta nadzieja musi być oparta na jakichś faktach. Na tym, że w tych szkołach rzeczywiście młodzi ludzie będą uczyć się, że wolność jest wielką wartością, ale ona musi być powiązana z pewnym wymaganiem od siebie, od innych. Jest to zobowiązanie. I konsekwencje wyboru zawsze jakieś są. Jeżeli to jest wybór głupi, to sobie można życie zmarnować i innym. Natomiast jeżeli się dokonuje właściwych wyborów, to można sobie to życie nieźle uporządkować i ułożyć, nawet czasami wbrew losowym różnym wypadkom. A przede wszystkim łatwiej wtedy budować życie zbiorowe. Pan profesor Wojciech Roszkowski był gościem programu W Punkt. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za wizytę w programie. My widzimy się już za chwilę w programie Pilnujmy Polski z Antonim Macierewiczem.